Ustawa korytarzowa ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o plany rozwoju i plany rozbudowy systemów przesyłowych, systemów przesyłowych energetyki i gazu. Mamy ogromne plany, mamy, chcemy budować tysiące kilometrów sieci przesyłowych, natomiast prawo, które dzisiaj pokazuje, że nie jest to możliwe w ciągu 5 czy nawet 10 lat. Generalnie są olbrzymie potrzeby, jeśli chodzi o modernizację infrastruktury, także i tej. Gazowej, telekomunikacyjnej, a przede wszystkim energetycznej, w związku z potężnymi zapisami w polityce energetycznej państwa. Losy projektu ustawy, o której mówimy, która jest niezbędna i tutaj, ile byśmy słów nie powiedzieli, nie powiedzieli to nie oddadzą potrzeby wdrożenia tej ustawy. Są w rękach rządu aktualnie i samorządu dodam, bo z tego co wiem, a sprawę od kilku lat sprawą się zajmuję i śledzę, i okazuje się, że w dalszym ciągu jest wiele zastrzeżeń do tej ustawy ze strony samorządów. I wyraźnie podkreślamy, że my nie jesteśmy. Hamulcowymi w tym całym procesie I nie chcemy być hamulcowymi, bo dostrzegamy potrzebę budowy w, 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 w sposób tani, ale i szybki wszystkich sieci przesyłowych. Tylko nie może być tak, że w tej całej dyskusji i w pracach nad tą ustawą pomija się zdanie samorządów w tych newralgicznych dla nas kwestiach. Bo, bo jeżeli dzisiaj wprowadza się nową definicję korytarza e, przesyłowego, to ona ma wpływ na inne ustawy, na przykład na ustawę o dochodach samorządu terytorialnego. Nie chcę wspominać o historii, którą Pernme z budową rurociągów. Ta budowa trwa dość długo, za długo, o 11 lat, i każda nowa inwestycja, inwestycja właśnie specjalnie w rurociągi przesyłowe jest zawsze obarczona tym samym problemem, czyli dostępem do korytarzy przesyłowych bądź dostępem służebności przesyłu. Mamy już w tej chwili kilkadziesiąt tysięcy wniosków od właścicieli gruntów, żebyśmy płacili odszkodowania. Te odszkodowania są windowane. W bardzo w duży sposób przez firmy prawnicze, które no, chcą na tym też zyskać. I wyliczyliśmy, że na podstawie tego, co tylko na nas wpłynęło, jest to około 40 miliardów złotych. Zgodnie z konstytucją, odszkodowanie ma mieć słuszną wysokość. Znaczy w takim razie, słuszna wysokość to jest ta, która wynika z obecnie obowiązujących przepisów. I co więcej, będzie obowiązywała we wszystkich innych obszarach, poza kwestią korytarzy przesyłowych, czy akurat ta słuszna wysokość odszkodowania to jest to, co mamy naliczane w przypadku korytarzy przesyłowych. No bo nie ma możliwości takiej, żeby zarówno jedna, jak i druga kwota spełniała wymóg konstytucyjności.